Dogmat, dzień 14. Hejka kochani, dzień dobry, witajcie we vlogmasie numer 14. Ja się do was odzywam po moich lekcjach już. Chciałam się odezwać wcześniej, jednakże już nie chciałam brać telefonu, nagrywać dla was i otwierać kalendarzy, też za bardzo nie miałam czasu. Więc jestem już po lekcjach, zaraz sobie otworzymy kalendarze, ale ja was zachęcam do zostawienia łapeczki w górę i subskrypcji na moim kanale oraz wpadnijcie na mojego Instagrama, który pojawi się wam tutaj oraz w opisie, macie go zawsze, oj, zawsze macie go w opisie. Mam nadzieję, że wam w ogóle masy się podobają, się bardzo staram, żeby wam się podobały, mam nadzieję, że podobają wam się. Jak wiecie, niedawno w sobotę było ogłoszenie takiego oficjalnie Teamu X. Więc ja stwierdziłam, że sobie powiem trochę o nich tutaj. Chcę powiedzieć moją opinię na ten team. Tak. Wczoraj również oglądałam reakcję Kacpra Mońskiego, Julii Kostery i Marcina Dubiela na teledysk i no mocne, więc obejrzymy sobie później razem. No dobra, już nie przedłużam, później poopowiadamy sobie o tym Teamie X i pokażę wam moją stylówkę. Jeśli chodzi o moją stylówkę, no to mamy taką dużą oversize'ową bluzę czerwoną, nie pamiętam skąd ona jest, nie wiem, nawet sobie nie mogę przypomnieć, serio, nie mam zielonego pojęcia, gdzie ona jest, skąd ona jest i dresy, te szare już je widzieliście i znowu nie mam świątecznej skarpetek, to jest jakiś żart, jakby jak ja nie kupię sobie skarpetek przed świętami świątecznymi, to ja po prostu będę chyba najgorszą vlogmasterką, no najgorszą chyba, serio. Dobra. Mam choineczkę zapalona i myślę, że to jest idealny czas. Idealny czas na otworzenie moich kalendarzy adwentowych. Tak długo czekałam, te 7 godzin tak czekałam, żeby otworzyć kalendarze adwentowe. I dzisiaj też otwieramy kalendarz od Mai chyba dzisiaj. Mam już prezent od Mai, w ogóle bardzo duży, nie ma zielonego pojęcia co tu jest. I w ogóle wczoraj mi doszedł jeden kalendarz adwentowy, taki zwykły z czekoladkami. Dostałam wczoraj paczkę od mojej siostry świątecznej z Belgii i tam właśnie był ten kalendarz. I będziemy go sobie otwierać. To są zwykłe czekoladki, ale w ogóle te okienko 24 jest duże, jest jakieś dwa razy, no jak dwa takie okienka zwykłe, więc jakby no będzie tu duża czekoladka. Ja rok temu też miałam taki kalendarz, też dostałam go. I dobra, szukam 14. O, tu mam 14. I dzisiaj mam chyba kwiatuszek jakiś. O, udało się. No, taki, nie wiem, kwiatuszek, no. Dalej, kolejne czekoladki Wedel 14. 14. O, tu mamy 14 i dzisiaj chyba będzie ta truskawkowa, tak mi się wydaje. Mamy krówkę, nie wiem, jakoś te czekoladki nie idą, jakoś po kolei są totalnie chyba losowo włożone. Nie wiem, jaka to będzie. Kolejne czekoladki. Milka. O, na samej górze mamy 14. O, dzisiaj mamy chyba mój ulubiony smak. O nie. Chyba mój ulubiony i to jest ten... I to jest ten migdałowy. Proszę bardzo. Przedostatni kalendarz, w ogóle teraz tak dużo tych rzeczy będzie, znaczy no. O, mamy tutaj 14. O, tutaj taką większą, mam nadzieję, że będzie coś fajnego. No i będzie... Nie, ja chyba wiem, co to jest. Nie! Action, sobie żartujesz. Gdzie tu są jeszcze jakieś produkty? Są same gówniane jakieś rzeczy. Od dziesiątki kicha się zaczęło. Tak. Tu pilniczek. Tu było coś do paznokci. Nie pamiętam co. Tu, co tu było? Mydło. Tu wczoraj było. Co tu było? Kula do kąpieli mała. A dzisiaj mamy
Jeszcze taką. No ja jej używać na pewno nie będę, bo ja nie używam takich rzeczy, nie wiem, może komuś dam w prezencie do święta. Nie no, żartuję. Nie no, po prostu teraz ten kalendarz to jest taki żart. Nie podoba mi się to totalnie. I o maj, nie wiem co tu jest. Tu mam jedną część jakoś i tutaj chcesz coś. Czuję, że coś będzie to coś do jedzenia. Jezus! Przypał. Dobra. Odbieramy. Dobra, już wiem co. Mamy takie chrupki o smaku pizzy. Ja je bardzo lubię ogólnie. Jest! Bo ja je... Nie, ja chyba ich nie jadłam przy Mai. Nie, jadłam je przy Mai. I pamiętam jak mówiłam... Ja pamiętam jak mówiłam i że je lubię i no... Bardzo fajny prezent, dziękuję bardzo Maja. I to słuchała moje ulubione, więc ha, dobrze słuchałaś jak ci mówiłam Maja. Bardzo to dzisiaj nasze zdobycze, tego jest naprawdę dosyć sporo dzisiaj. To totalnie nawet wywalam stąd. O, i tak może być. Dzisiaj bardzo jedzeniowo, tu czekoladki, no to oczywiście tu później wam powiem jaka jest z wydla. I mamy Bob Snyder, ja je bardzo, bardzo lubię i takie chipsy pewnie je sobie zjem w weekend. Tak, jest poniedziałek, to oczywiście mam trening, więc na razie nie będę się do was odzywać, ale odezwę się do was już później, po treningu, po wszystkim. Na spokojnie sobie obejrzymy Team X, mam nadzieję, że wam się spodoba i trochę powiem o... po prostu powiem, co o nich sądzę. I no... Więc see you later. Dzisiaj mamy zwykłą mleczną. W ogóle przepraszam was, jeśli na vlogmasach mówię z pewną buzią. Wiem, że tak nie wolno i w ogóle tak nie wypada. To nie... jak... Przepraszam, ale mam jeszcze czekoladkę w zębach. I przepraszam was za to, ale no to są vlogmasy, ja wam... Chcę po prostu, ja jestem taką osobą, że jem i muszę już powiedzieć, bo inaczej zapomnę czy coś, no i jeśli wam to przeszkadza, to was przepraszam. Jakby umrze, to ja przejmuję konto. Ja już jestem po treningu, w sumie no mamy godzinę 20, a ja dopiero się zabieram za... Nie będzie tego widać, bo mamy totalnie, mam tu prześwietlany ten ekran, ale tak jak wam mówiłam na początku, chcę obejrzeć kawałek tego nowego filmu, który wyszedł dzisiaj, ja to nagrywam w poniedziałek, więc wyszedł ich taki drugi film, taki... No wiecie, taki zwykły, no taki cały film po prostu. I piosenkę. Ja chciałabym też zaznaczyć, że ja piosenkę już słyszałam. Teraz też tak oglądałam, ale bym chciała po prostu dla was wyrazić moją opinię. Myślę, że to dosyć może was zaciekawić. No, więc myślę, że możemy zaczynać. Ja jeszcze się postaram wam dać tutaj ekran, który ja widzę na przykład, jak jest, będzie piosenka, to będę próbować wam tutaj wkleić ekran, ale myślę, że chyba mi się nie uda, bo w moim programie, który montuję, nie mogę znaleźć takiej funkcji. Więc dobra, zaczynamy od piosenki. Teraz mi będzie się pół godziny ładować, nie? Dobra, jest. O, już się boję, nie no. Słyszałam, ale trochę cringe to jest ta piosenka. Dobra, jadą auta. A, dobra, chcę tylko jedną rzecz powiedzieć. Dosyć bardzo ważną, która będzie w tym filmie. Jeśli chodzi o to, ja nie... Ten filmik nie ma zamiaru nikogo z Teamu X obrazić. Jakby... Nie chcę nikogo obrażać, to jest tylko moja opinia i tylko chcę swoją opinię wyrazić na temat właśnie Teamu X. Nie chcę nikogo obrażać, żeby nikt się tylko nie obraził, jak ktoś zobaczy, myślę, że tego nikt nie zobaczy z Teamu X, ale tylko chcę zaznaczyć, że ja nie mam zamiaru kogoś obrazić, żebyście tylko nie robili gówno burzy w komentarzach, więc ja nie chcę
po prostu nikogo obrazić, tylko chcę swoją opinię po prostu wyrazić. Dobra, teraz zaczynamy już. Jadła ta kolorowa. Ładna ta limuzyna różowa. Dobra, idą wszyscy. Oczywiście w maskach. No, a już widzieliśmy gdzieś to. Chodzi na su. A w ogóle tak dziwnie mi się zrobiło, bo ja pamiętam, jak ja ją oglądałam w szkole i teraz jest taka... no teraz za bardzo za nią nie przypadam. Jak dołączyła do tego pierwszego odcinka, to była naprawdę taka super, ale teraz... tak słabo. Lambo podjechała, nie wiem jaki to jest samochód, ale nie podjechała Lambo, to jest limuzyna. Dobra. Z której strony ona wygląda jak Kendall? Jakby ja przepraszam, jakby może się ze mną nie zgadzać czy coś, ale to jest tylko moje zdanie, jakby z której strony Natsu wygląda jak Kendall? Ona w ogóle to jest piękna, ona jest piękna, Kendall jest piękna. Jestem mega fanką rodziny Kim Kardashian Jenner. W ogóle kiedyś to jest hit totalny, po prostu historia z mojego życia. Tylko ja myślałam, że Kardashianie i Jennerowie, chyba tak można odmienić, nie wiem, to jest totalnie inna rodzina. Ja myślałam, że to są dwie inne rodziny i oni jakoś konkurują ze sobą. No i to są dwie inne rodziny. Wow, brawo dla mnie. Od kiedy Obama jest boss? Pip. Ile ktoś już liczył, ile razy tu jest słowo na B? Przepraszam. Ale chyba każdego ten moment rozbawił, nie wiem, mnie. No, trochę rozbawił. Przepraszam. Kto pisał ten tekst tej całej piosenki? Jestem Monia, mów mi Monia Lisa. To będzie dom TikTokerów? Ale, no, ten Czarek, on też jest z TikToka. A Monika też jest z TikToka. I tam ma być jeszcze Pieszko, który też jest z TikToka. Kto pisał ten tekst? I to mają dzieci małe oglądać? Kto pisał ten tekst? Ale no dobra, stylówa ma ładną. Coś mi się nie wydaje, żeby na nią tak wołali. No jeszcze będzie dopiero robić. Tylko ja na początku nie skumałam, o co chodzi z tym papierem, a później skumałam La Casa de Papel, hajs, no. A, główka pracuje! Oni wszyscy trzymają w rękach XD. Ej, co tam jest tu napisane? Ukraść film. Frizzowi, nagrać cringe'owe TikToki, zaspać na, nie wiem, zamówić chrupki, nagrać, co? Co? On nie, jeszcze zwykle, że T-Mix tutaj to, że tu jest 2021, no znowu nie będzie, więc nie będę wam pokazywać, że T-Mix 2 będzie do góry, że wyświetlenia, wszystko będzie szło do góry, a ten stary T-Mix, który de facto już nie istnieje za bardzo, no pójdą wszystkie wyświetlenia do domu. Mamy tutaj Lexi?
Mamo, chcę Lexi. Mamy Lexi w domu. Lexi w domu, jakby. Nie wiem, to... Mi się wydaje, każda zwrotka, każdego zwrotka nawiązuje do starego Teamu X. Jakby ja nie rozumiem za bardzo tego. Mega jakby podkreślają to, że są lepsi, że... No, moim zdaniem to jest mega słabe. Moim zdaniem powinni nową nazwę, po pierwsze nową nazwę jakoś dać, a nie taką samą. Tylko dodać dwójkę w sumie. I też moim zdaniem powinni powiedzieć, to już było trudno, my zrobimy coś innego, coś lepszego. Chcemy zrobić coś lepszego, żeby nam się udało. A oni nadal pokazują, że oni są niby lepsi. Szkoda, bo ja Shio kiedyś oglądałam bardzo, bardzo go lubiłam go oglądać, a teraz jak już w związku z Julką, to się totalnie jakby zmienił. Sorry, że ja tak poprawiam te włosy, ale jakoś nie mogę ich ułożyć. I teraz tu... ja nie wiem, kto pisał ten tekst. Kolejne nawiązanie do starego Teamu, jakby nie rozumiem. Zarąbista. Kolejne nawiązanie do stare... Jakby... Boże, ludzie, wy jesteście dorośli, ogarnijcie się trochę, jakby... Co hajs robi z ludźmi? Ale nie mieszczę się w Lambo, to jeszcze kop... Jeśli chodzi o tą piosenkę, moim zdaniem nawet spoko to zaśpiewali. Wiem, że pewnie tam dużo autotuna było, tak mi się wydaje. Bo czuję, że nie wszyscy mają talent do śpiewania, ale tam trudno, to nie moja sprawa, już tam nikt nakładaje sobie autotuna, ale trudno. Tekst moim zdaniem jest do dupy. Tak serio do dupy, nie wiem kto to pisał. Naprawdę, jeśli oni mają... nie, jak zaśpiewali, to nawet spoko, to tekst jest naprawdę do dupy. Teledysk jest spoko nawet. Te auta naprawdę robią dużą robotę, chociaż ja czuję, że oni ich nie mają, tylko wynajęli je do tego klipu. Więc no... jeśli chodzi o moją ulubioną zwrotkę, bo pewnie też takie mogą się pojawić pytania, to jest chyba ten Leksiu. Serio, a wszyscy, wszystkim się podoba, jak zaśpiewa to Leksiu ten. Moim zdaniem naprawdę fajnie, on chyba się zajmuje w ogóle muzyką, bo jak oglądałam wczorajszy odcinek, to on tam miał dużo instrumentów i w ogóle jakieś gitary basowe, zwykłe, trąbki. Grał na fortepianie, więc chyba on po prostu się zajmuje muzyką. Reszta moim zdaniem totalnie nie wiem skąd do końca oni się wzięli. Na przykład ta Patrycja, nie wiem, ja ją kojarzę, ja oglądałam kilka tam odcinków, oglądałam jej. Nie spodziewałam się totalnie, żeby tam był ten Shio z Julką Żugaj. A szczególnie, kurde, Moniki i Pieszko, Karola. To też totalnie się nie spodziewałam. W sumie wszystkich się nie spodziewałam, którzy tam mogą być. I się zastanawiałam, kogo tam dadzą. I w sumie nic nie wymyśliłam. No.
Takie są moje odczucia do piosenki. Jeśli chodzi o filmy, na razie to będą chaty takie, po prostu vlogi takie można powiedzieć, że po prostu będą pokazywać, bo wiecie, to dopiero wszystko się zaczyna, oni będą wszystko tak układać, tak mi się wydaje. Jeśli chodzi o moją opinię właśnie o Teamu X, ja jestem ciekawa, jak to się potoczy. Czy będę ich oglądać? Pewnie będę coś tam oglądać, bo jak nie mam nic oglądać, to oglądam. Zawsze mogę powiedzieć, że mi się nie podoba i tak będę oglądać, bo po prostu chcę zobaczyć, o co tam chodzi, bo później pytają się, a coś tam, a widziałaś to, a coś tam, jakaś drama, czy coś, później tego nie widzę, później jestem w tyle i nie wiem, o co chodzi. Ale życzę szczęścia, jakby zobaczymy, czy się uda, czy nie rozpadnie się po tam kilku miesiącach, bo to nawet rok nie był pierwszego Teamu X. No i zobaczymy. Zobaczymy dopiero, wiecie, to jest kilka dni dopiero, więc no, takie są moje odczucia. I myślę, że już mogę zakończyć tego vlogmasa. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję na moim kanale oraz wpadnijcie na mojego Instagrama, którego macie zawsze podanego w opisie. No i co? Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w następnym vlogmasie. Cześć!